Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na przegląd do sklepu HM. Tutaj mamy stół, ekspozycję. Na pierwszy rzut oka, szczerze mówiąc, nie zachwycę. Moją uwagę przekuły tego typu półmiski wykonane z marmuru. Bardzo ciężkie. Cena to prawie 100, 30, 123 zł. Oprócz tego, przynajmniej według mnie bez szału. Tutaj kolejne półki. I spójrzcie, jakie mamy takie mikrofiliżaneczki do Espresso. Cena za tę filiżankę jest to kwota prawie 20 zł. Tutaj jest jeszcze malutki spodeczek. Jak możecie zauważyć, jeżeli chodzi o formę tych filiżanek, tych spodeczków, bardzo podobne są aktualnie w sklepie Pepko, kolekcja paryska. Tutaj jeszcze pokażę Wam ten talerz, jego cena 30 zł. Tutaj w ogóle te ceny będziecie mieli wszystkie napisane, tak więc jeżeli coś nie powiem, to macie informacje przed sobą, tak naprawdę. Kolejny półmisek, też wzięłam po prostu z ciekawości, żeby zobaczyć, jaka to jest cena 40 zł za tego typu półmisek. Ogólnie są one dość ciężkie. Jeżeli chodzi o. Ogólny asortyment jakoś mnie nie zachwycił, jeżeli chodzi o ten sklep. Tutaj mamy kolejną nowość. pumisek również dość ciężki i sądzę, że stylizacją akurat ten komplet będzie nawiązywał do Azji. Tak, tak jakoś mi się to skojarzyło z Azją. Tutaj taki większy talerz. W ten sposób się on prezentuje. Jeżeli chodzi o te nadruki, to szczerze mówiąc, mnie jakoś nie przypadły szczególnie do gustu. Uważam, że to jak się prezentują tutaj na nagraniu, w ten sam sposób wyglądają. Czasem jest tak, że coś wygląda lepiej na przykład na nagraniu, a na żywo wygląda wręcz przeciwnie, lub też odwrotnie. Tutaj, akurat jeżeli chodzi o wykonanie tych wszystkich produktów, jeżeli właśnie chodzi o kolorystykę, to szczerze mówiąc, według mnie jakoś szczególnie nie zachwyca, ale Wam mniej więcej pokazuje ceny niektórych talerzy i też pokazuje, jak one wyglądają. Tutaj mamy jeszcze ten drugi komplet który właśnie przypomina tę kolekcję pepko tę kolekcję paryską no i ten talerzek taki średni za prawie 15 zł przejdziemy sobie do kolejnych półek większość rzeczy, tak jak powiedziałam, już pokazywałam w ogóle mało było nowości, to mnie akurat zdziwiło tutaj mamy taką małą miseczkę w formie kwiatuszka cena tej miseczki 28 zł dość duża cena, muszę przyznać miseczka dość taka leciutka Jasny kolor. Oprócz tego też mam troszeczkę większe talerzyki, i też stwierdziłam, że Wam pokażę cenę tego troszeczkę większego talerzyka. I tutaj mamy 28 zł. Ogólnie ta kwota 28 zł będzie się tutaj dość często przewijała, jeżeli chodzi o różne produkty z tego sklepu. Tutaj na wprost, jeżeli chodzi o te regały, też większość rzeczy już pokazywałam, a mój ostatni film był naprawdę dawno temu. I spójrzcie teraz na kolejne miseczki i one też naprawdę bardzo przypominają te z kolekcji Pepco. Jak widzimy, te firmy bardzo się inspirują sobą nawzajem. Tak więc też pokazuje, co można kupić w droższej cenie, być może też i w lepszej jakości, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o te trendy, one są praktycznie identyczne w każdym sklepie. I tutaj też Wam pokazuję tak wybiórczo te talerzyki. No i spójrzcie nam filiżanki, na te spotki, też identyczne, praktycznie są w tym drugim sklepie. Tutaj, taki mała. Mały talerzek za dyszkę, teraz filiżanka, która no bardzo przypomina ten komplet ze sklepu Pepko. Sama filiżanka kosztuje 30 zł. I tak po prostu z ciekawości byłam ciekawa, czy to jest cena za komplet, czy po prostu właśnie za filiżankę. I jak się okazało, spodek też ma swoją własną cenę 28 zł. Oczywiście jest to porcelana, ale mimo wszystko uważam, że dość wysoka. Cena, jak za e, tego typu e, zestaw. Ten wzór też ostatnio jest bardzo modny, zarówno w sklepie Action, jak i w sklepie Pepko. Ten taki e, w Pepitkę. Pozostałe produkty, które już były, tutaj nowości akurat dużo nie widziałam, ale za to y, na wprost mamy y, talerze z porcelany. Tutaj informacja, że 15 zł. Kosztuje talerz, ale to nie jest ten, którego teraz wam pokażę. I w sumie to, jak tutaj go widzicie na tym nagraniu, w ten sam sposób wygląda ten talerz. Cena 9 zł. Dość lekki, kolor taki czarny. Jeżeli chodzi o fakturę, to tak jak widzieliście, nie do końca taka idealnie gładka. Idziemy dalej. W takim razie tutaj jeszcze tak spojrzałam na propozycję, jeżeli chodzi o inspirację. No i nic szczególnego nie widziałam, bo ym, bardziej liczyłam, że będzie więcej rzeczy właśnie nawiązujących do y, jesieni, być może już właśnie do zimy, ale no nie. Jeszcze taki talerzyk w kształcie y, rybki, dość malutki. E, cena za ten talerzyk 25 zł. Oczywiście ja e, tę cenę zaokrąglam do pełnych złotówek i tak jak powiedziałam niewiele jest nowości dlatego jeżeli ktoś nie widział niektórych produktów to zapraszam do wcześniejszego przeglądu z tego sklepu w oko wpadło mi jeszcze tego typu taka deseczka ona ogólnie powiem Wam, że naprawdę jest fajnie wykonana drewno mango, co na prawie 130 zł tutaj też każda z tych deseczek ma inny kształt troszeczkę inne zabarwienie Kolejna taka tacka, deska za 80 zł. Ta jest z drewna akacji. I tak jak powiedziałam, ogólnie one bardzo ładnie wyglądają. No, czuć taką jakość, jak się je dotyka, ale też również mają swoją cenę. I kolejną jeszcze doseczkę chciałam Wam pokazać. I tutaj mamy również drewno akacji. Cena to prawie 55 zł. Deseczka średniego. Wymiar czy dziesieczka, czyli bardziej tacka, bym powiedziała. Tacka średniego rozmiaru. Kolejne ozdoby, kolejne dekoracje. Tutaj mam różnego rodzaju wazony. Dość ciekawy kształt, ciekawa faktura. Są one dość ciężkie. Tutaj taki wazonik, jakby nawiązujący do muszli, coś w tym stylu. Jeżeli właśnie chodzi o fakturę, strukturę tych wszystkich produktów, to ona jest taka bardzo surowa, zauważyłam. Też tutaj wszystkie rzeczy nie będę pokazywała. Tutaj jeszcze tego typu naczynie, tak to nazwę, bo do końca nie wiem co to jest. W ten sposób się prezentuje. Cena to prawie 100 zł, jak możecie zauważyć. Dość wysokie ceny, tak jak powiedziałam, te wszystkie naczynia są naprawdę bardzo ciężkie. Kolejne produkty, które mnie zainteresowały swoim wyglądem, ale najpierw zaczniemy od świec zapachowych na samym dole. Też uważam, że dość ładne opakowanie, takie estetyczne, świece bardzo delikatne, jeżeli chodzi o rozmiar, średni rozmiar. Tutaj cena jak widzieliście prawie 35 zł i teraz to jest chyba wazon, tak mi się wydaje, że to jest akurat wazon, taka rybka dość duża szkliwiona, cena 128 zł i powyżej kolejna rybka, która bardzo mi przypomina jakby miała twarz w kształcie ludzkiej twarzy i tutaj jak możecie zauważyć jest to świecznik dość ciekawa muszę przyznać, cena 30 zł taki średni rozmiar tej rybki Tutaj na tym regale też w oko wpadły mi kolejne świeczniki. Też uważam, że ciekawa forma i struktura też taka właśnie bardzo surowa. Cena za ten świecznik: 30 zł. Uważam, że jeszcze nie jest zbyt przesadzona cena, bo przynajmniej ten świecznik nadrabia swoim wyglądem. Jeżeli chodzi o poduszki, poszewki, nic nowego nie zauważyłam. Przynajmniej nic ciekawego według mnie. Kolejny produkt taki dzbanek. Również uważam, że bardzo fajnie się prezentuje. Dość ciężki, całkiem duży. I tu też mamy taką surową strukturę, jeżeli chodzi o jego wykonanie. No i oczywiście cena prawie 100 zł. Kolejne produkty: świecznik z taką podstawką. On jest wykonany z aluminium, bardzo leciutki w kolorze złota, cena 30 zł. I tutaj obok mamy też taką jakby podstawkę, też z aluminium, bardzo leciutka, dość malutka i cena 20 zł. Kolejny świecznik, który wydał mi się dość interesujący. Najpierw zaczniemy od ceny: 20 zł w kształcie takiej kuli. Tutaj też ta struktura materiału jest dość taka surowa. Miałam wrażenie, że słabo widać ten świecznik, że aparat nie łapie ostrości. I muszę Wam przyznać, że on jest naprawdę bardzo leciutki. Nie wiem co to za materiał, ale świecznik był bardzo leciutki. I to by było na tyle. Dziękuję i pa pa.